Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj 22. Polsat posponsorował moją transmisję, bo mam jeszcze makijaż Polsatu. Kot się nam nie obraził, jak zobaczył ten makijaż, w związku z czym naprawdę nie wiemy już, gdzie chodzić, żeby się kot nie obrażał. No ale nieważne. Gdzieś tam z tyłu jest, proszę Państwa. Ok, przesuwam się trochę. Proszę Państwa, zacznę od Pani Dody. Przede wszystkim. Ja napisałem sobie taki komentarz. Trochę on był po prostu złośliwy, ale zdziwiły mnie niektóre Państwa komentarze. Proszę Państwa, nie to, że ktoś uczestniczy w akcjach charytatywnych, czy leci patriotycznymi tekstami, wcale nie oznacza, że jest uczciwy. Ja nie mówię tego o pani Dodzie, ja nie mówię o tym. Może to być też forma reklamy własnej osoby w zmienionej sytuacji. Jedni idą w stronę opozycji i kontestują, jak znani aktorzy. Drudzy idą w ten sposób. To jest normalne. Czy to jest szczere, czy nie? Nie wiem. To jest kwestia pani Dody i mnie to tak prawdę mówiąc niezbyt interesuje. Natomiast yy, jeśli prokuratura jednak dokonała jakiegoś tam aresztowania, znaczy nie aresztowania, tylko zabrała na przesłuchanie, postawiła jakieś zarzuty, to widocznie ma jakieś materiały, yy, proszę państwa. A prawo podobno dotyczy wszystkich, a więc i takich maluczkich, jak i tych wielkich. O ile to można nazwać wielkością. To nie jest moja bajka. Ja po prostu tego typu muzyki nie lubię, ale Degustibus non disputandum, w związku z czym to każdy ma prawo słuchać tego, co chce, lubić to, co chce. Ja nie lubię w ogóle tego stylu, tego stylu życia. Jedna rzecz mnie rozśmieszyła tylko niesamowicie w tych artykułach, które były zarówno w onecie, jak i jeszcze gdzieś, że tam chyba 5 godzin pani Doda stawiała opór, jestem ciekaw jak to wyglądało bo ja ją widziałem parę razy w naturze i to bardzo blisko i wydaje mi się, że no, nie należy ona do zbyt e, osób dobrze zbudowanych większych e, a także to ona no, jest wielkości mniej więcej mojej żony, a moja żona ma raptem 1,68m w kapeluszu, więc e, tak to wygląda, więc e, no nie na, no, więc to taki, tak to trochę śmiesznie zabrzmiało, ale trudno Niech sobie niech będzie jak będzie. Natomiast jedna rzecz, która mnie w tym też uderza. Proszę Państwa, jeżeli ja mówię o Herenfolku, to ja mówię o jeszcze o czymś w tle, ponieważ produktem Herenfolku jest coś, co ja nazywam to jest taki neologizm, który, który sobie stworzyłem nazywam to celebrytyzm. Celebrytyzm, proszę Państwa. I tak to odbieram. Nieważne, czy ten celebrytyzm jest po, jednym, po prawej czy po lewej stronie, to zawsze będzie celebrytyzm, czyli brawo ja, wielki ja, liczy się tylko ja, nie liczy się nikt więcej. I tak to widzę. Miałem okazję obejrzeć u znanego 50-latka wywiad z panią Dodą, który był głównie o w cudzysłowie pukaniu. No, no nic, ciekawe, mnie też to nie odpowiada, bo jednak od artystów, którzy mają jakąś. Jakiś wpływ na gusty publiczności czy na publiczność wymaga się jednak trochę więcej, nawet jeżeli śpiewają głupoty. Natomiast powiem szczerze, że również nie lubię disco polo, ale wywiad z liderem Bayer Full obejrzałem z przyjemnością, bo jest to facet inteligentny, wykształcony i ma talent. I ma rzeczywiście talent. Nie oceniam oczywiście tutaj strony artystycznej, oceniam tylko to, coś musiało być, poczekaj, masz prokuratura. Powie, czy to została wrobiona, czy nie wrobiona, czy jest w tym jakieś yy, przestępstwo, czy nie ma. Od tego jest prokuratura, od tego jest sąd. Skoro się za to zabrali, to dobrze, ale w tle jest oczywiście jeszcze ten słynny zeszyt dealera, celebrytów. Ja bym bardzo chciał z, naprawdę znaleźć tam nazwiska, bo gwarantuję, yy, kto to jest. Gwarantuję Państwu, że część. Yy, tych ludzi to my znamy z bardzo moralnych, umaralniających i górnolotnych przemówień, na, przemówień w telewizorze. No i teraz wróćmy do głównego wątku. Oczywiście chcecie Państwo pewnie, żebym coś powiedział o tej dzisiejszej debacie na temat sądownictwa. Debacie. Niech to, to chyba trwa jeszcze nadal te przepychanki. No tak, w debacie każdy przyłożył każdemu. Pis reszcie, reszta pisowi, kuki z wszystkim. A w ogóle nikomu nie przyłożył. A tak naprawdę to przyłożono oczywiście społeczeństwu. Nie dlatego, że te ustawy są złe czy dobre. Ja jeszcze raz powiem, nie chcę oceniać tych ustaw. Pan prokurator, pan poseł Piotrowicz zacytował coś z Konstytucji, coś o. Gwarancji, równości społecznej, coś takiego tam jest. Usiłowałem teraz to znaleźć, a ja już nie miałem czasu, jak wróciłem z tej telewizji. A co otworzyłem stronę do ściągnięcia sobie Konstytucji w PDF-ie, to mi się pojawiały jakieś parabanki po prostu. Więc strasznie mnie to zaskoczyło. Konstytucja i parabanki, bardzo fajnie. I tam w tej konstytucji jest ten fragment, który zacytował, że demokracja, że Polska gwarantuje e, równość społeczną, i tak dalej. Ale co to znaczy równość społeczna, proszę Państwa? No co to znaczy równość społeczna? Jeśli potraktujemy dosłownie, to w takim razie oznacza to, że jeśli nie masz pieniędzy na adwokata, to morderca Twojej rodziny, czy ten, który Cię skrzywdził, nie wygra. Prawda? A jak jest w rzeczywistości? Wygra, bo nie ma Ciebie, proszę Państwa, pieniędzy. Jeśli mówimy o równości społecznej, no to immunitety sędziowskie, prokuratorskie, jakieś inne immunitety, prawda? No i przede wszystkim poselskie. Jeśli mówimy o równości społecznej, to mówmy. To rzeczywiście mówmy, to zróbmy takie prawo. To pozwólmy ludziom decydować. Dlaczego to mówię? Dlatego, że każda reforma prawa w systemie, który teraz jest i długo jeszcze będzie, będzie reformą Błędną. Będzie reformą taką samą, mogą być lepsze, mogą lub gorsze, oczywiście, ale to i tak będzie złe. Paweł Kukis nazwał to partiokracją i bardzo dobry, i to jest bardzo dobry termin. Mamy system, jaki mamy, a jeśli nie będzie, obieralnych sędziów. Jeśli nie będziemy głosować, nie mogli głosować na sędziów, oczywiście ludzie muszą spełniać pełne warunki. Jeśli jako społeczeństwo nie będziemy mieli wpływ na zachowanie posłów, na odebranie im mandatu, jeśli się, nie, jeśli się nie sprawdzają. Jeśli nie będziemy mieli wpływu, no to wówczas nie ma sensu. Jakakolwiek reforma, proszę Państwa, bo ludzie też coś takiego dziwnego mylą w tej reformie. To nie jest tak, że PiS zrobi reformę sądów i nagle wszyscy będą niewinni te 3 miliony spraw, które podobno zostały, to oczywiście jest nadużycie ze strony posłów PO, oczywiście, bo to te 3 miliony spraw zostały po nich, nie znikną. One nadal będą. Ja, proszę Państwa, złożyłem 28 września w terminie ustawowym, złożyłem odwołanie od ustawy dezubekizacyjnej. Nie wiem, jaka jest ustawa dla sądów i dla tego, ale ja do to nie dostałem odpowiedzi i prawdopodobnie jej nie dostanę w najbliższej przeszłości przewidywalnej, czyli w około 2-3 lat. Tak mi się po prostu wydaje. O to w tym wszystkim chodzi. Teraz, że to jest zarzuty w stosunku do PiSu, są też błędne, ponieważ nie mówmy o partyjności sądów, nie mówmy o zawłaszczaniu sądów, ponieważ PO to zrobiło idealnie. Zawłaszczyło sobie te sądy. Ja przypomnę Trybunał Konstytucyjny, który głosował tak, jak chciał. Przy jednej grupie zawodowej zagłosował i ustawił, i to było za rządów PO, że prawa nabyte nie są święte i są zbywalne, a przy innej grupie zawodowej ustawił, ustalił, że prawa nabyte są święte i są niezbywalne. Więc jak widzicie Państwo, ta sama zasada, ta sama ustawa jakościowa i jakościowo, a dwa różne, w zależności od wiatru politycznego, dwa różne wyroki. Narzekamy na sędziów, narzekamy na prokuratorów i tak oczywiście, że tak. Żadna ustawa nie zmieni mentalności. Wytworzono w sędziach, wytworzona w prokuraturach, prokuratorach mentalność Boga. Ja czasami mam wrażenie, że prokurator zastąpił służbę bezpieczeństwa, co jest też kwestia mediów i kwestia, PO, bo prokurator podobno może wszystko. Może wszystko, ale przedłużanie aresztów, nieskończoność, wydobywczych, tak zwanych, to nie jest wymysł PiSu i może PiS to chce zmienić. To jest także wymysł, to jest przede wszystkim wymysł rządów pod, po 1989 roku. Cały system prawdy, proszę Państwa, jest systemem, systemem PRL-owskim, gdzie zmieniono tak naprawdę tylko niektóre rzeczy, frazeologię przede wszystkim. Ja pamiętam takie jedno małe miasteczko, w którym bywałem dość długo, i tam jak się wjeżdżało ja już to w kiedyś mówiłem tak jak się tam wjeżdżało, no to widziało się pałac. To akurat był sędzia. Obok był drugi pałac, prokurator. No, obok jeszcze był notariusz. To są trzy najlepsze posiadłości. A gdzie jest CBA? A gdzie są te wszystkie układy antykorupcyjne? A to wszystko się dzieje tak, że wymiar sprawiedliwości nie jest odpowiedzialny przed nikim. Po prostu przed nikim. Tak to stworzono. Czy jeżeli PISTO zmieni, czy PISTO zmieni, nie wiem. Będzie ma być odpowiedzialny przed ministrem sprawiedliwości, czy przed jakimś innym y, ministrem, prezydentem, kimkolwiek, to i tak będzie y, premierem, czymkolwiek, to i tak będzie po prostu forma partyjna. My się tak tym bardzo podniecamy. Tutaj jedni mówią o zawłaszczaniu państwa, o powrotu do PRL-u, drudzy mówią o czym innym, ale proszę Państwa, bandytów i złodziei sądzić trzeba. I trzeba doprowadzić do sytuacji, w której, w której rzeczywiście człowiek, który nie ma układów, jest w stanie wygrać. A co widać po zdanych sprawach i zdanych aferach, nie jest w stanie wygrać. I to jest ta konstytucyjna równość wobec prawa, prawda? Równość, gdzie bierze, się, gdzie bierze się po prostu kogoś, jakąś tam panią, która batonik zrobiła jakiś przekręt na 40 groszy i robi się to w majestacie prawa, po prawo pokazuje, jakie ono jest trudne, ale sprawiedliwe. A z drugiej strony bierze facet, który nakradnie miliony czy miliardy. Chodzi sobie wolno i zajmuje wysokie stanowiska. Tak to wygląda. Słyszałem dzisiaj jeszcze jedną rzecz. Słyszałem dzisiaj coś takiego, że PiS podobno chce zdelegalizować opozycję. To znaczy, ja to słyszałem z ust opozycji. Nie wiem, czy to jest prawda. Wątpię, żeby to była prawda. Sądzę, że raczej chodzi jednak o w końcu o rzeczywiste rozliczenie tych polityków, którzy narobili przeklętów i doprowadzili nas do tej sytuacji. Ale bez względu na to, czy oni są w opozycji, czy oni są gdzie indziej, to oni i tak powinni odpowiadać. Ja szczerze wątpię, że coś się stanie, że kiedykolwiek dojdzie do jakichś rozliczeń, dlatego że to jest po prostu, na tym polega partiokracja, proszę Państwa. I wcale się nie, nie podniecam tą, tymi ustawami sądowymi, po prostu twierdzę, że one mnie i tak nie dotyczą. Absolutnie mnie nie dotyczą, bo. To są jakieś rozgrywki polityczne. Ktoś gdzieś tam kogoś chce wsadzić, ktoś chce, natomiast nic to państwu nie pomoże. Nadal prokuratura w jednym mieście na ziemiach odzyskanych będzie gmatwać w zdanej sprawie. Nadal policjanci będą zabijać, czy tam powiedzmy doprowadzać do śmierci na posterunku, a ich kolega prokurator będzie, zamywa, będzie sprawę pod. Dywan zamiatał, i tu jest właśnie problem. I tu jest właśnie problem, proszę Państwa. Nie ustawa, żeby ona nie wiem, jak była najlepsza, to bez zmiany mentalności klasy prawniczej nie da się tego zrobić. Przecież ja wiem i to widzę, i wielu ludzi mi mówi o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją. I na ogół jest tak, że ci, którzy, jeszcze raz powtórzę, jeśli nie masz na adwokata, to przegrasz. Przegrasz nawet, żebyś miał rację, a co więcej, wrobią Cię. Wrobią Cię. Niesamowicie. Rozmawiałem z pewnym panem, któremu, od autostrad, któremu państwo było winne, no, ponad 7 milionów złotych, Zdana firma, związana zresztą nomenklaturowa i to z czasów PO. No i co zrobiono? Za pomocą prokuratora, sędziego, różnych innych podstawionych ludzi, jak on się zaczął pomidać o te pieniądze, no to go wsadzili za faktury, których nawet w życiu nie wystawił. I co z tego? I co z tego, że prokurator jedna mówiła, jeżeli jedna prokurator mówiła, że to jest robione, to natychmiast została odwoływana i był następny prokurator, to mówił. Jeżeli w pewnym momencie sędzia zażądał wyroku, to jest autentyczna historia. Nie mówię szczegółów, bo będę chciał z tym panem jeszcze porozmawiać i zrobić z nim po prostu wywiad, żeby to wszystko samo opowiedział i udokumentował. Jeśli sędzina... Chciała kary, wydawała karę, karę za coś, czego nie było w zawieszeniu, dobrze wiedzą, że to jest robione, no to prokurator się, odwo to, 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 to prokurator się odwoływał. Jeśli sędzia z kolei, w jednym w ekstremalnym przypadku ta sprawa trwa już parę lat, prokurator zażądał kary w zawieszeniu, to sędzina dołożyła. No więc, proszę Państwa, znam również przypadki, kiedy w pewnym procesie przeciwko jednej z dużych firm Prywatnych, z dużych chwil prywatnych, ale z układami. Człowiek, który ich podał do sądu, miał rzeczoznawcę. Miał z eksperta, że jak to się rozwiąże przed sądem? Miał eksperta sądowego, no powiedzmy. No i wtedy ekspert sądowy, biegły sądowy, o, biegły sądowy, zeznał na jego korzyść. Przerwano, sędzia przerwał rozprawę do następnego, do następnego przełożył na następny termin. W następnym terminie ten sam sędzia dopuścił tego samego biegłego, ale po stronie oskarżonych. I już była inna ekspertyza i sędzia przyjął tą ekspertyzę. I znane to jest nazwisko sędziego, proszę Państwa. To on się pojawiał w prasie. I to jest udokumentowane. I to ma, i to ma zmienić jakakolwiek ustawa? Nie, proszę państwa, tylko i wyłącznie kontrola i nadzór społeczeństwa. Jeśli w konstytucji społeczeństwo jest zwane suwerenem, w ogóle jest tak dopieszczone, to jej przestrzegajmy. To niech to społeczeństwo ma szansę mieć wpływ na cokolwiek. A więc przede wszystkim zacznijmy nie od może od reformy sądów. Ja wiem, że w tej chwili się na mnie wszyscy pisowcy rzucą, ale trudno. Nie od reformy sądów zacznijmy, ale zacznijmy może od reformy. Państwa w taki sposób, że zmieńmy układ w państwie, czyli system, na system bardziej amerykański. Znieśmy wszyscy zgodnie immunitet poselski, dajmy możliwość społeczeństwu, wyborcom, wyborcom odwoływania i kontroli posłów i od tego zacznijmy. I wtedy dopiero, i dajmy ludziom obieralność. Niech wybierają. Jowy, nie Jowy. Ja się nie będę kłócił, też co prawda uważam, że Jowy są złe i Jowy zabetonują scenę, ale to jest kwestia dyskusji, bo ja się mylę, może ci, którzy są zajowani, mają rację. To jest kwestia do dyskusji. Warto. Jeżeli ktoś mnie teraz słucha, to dobrze by było, żeby jakiś specjalista od przyszedł do mnie do programu i byśmy sobie nagrali program i podyskutowali o ordynacji wyborczej i o tym wszystkim, bo teraz to nie ma sensu. Więc, więc daję taki apel: jeżeli ktoś mnie słucha, to dobrze, żeby przyszedł. Niech się nie boi, nic nie będzie. Pod warunkiem, że nie jest posłem, bo jak jest posłem, to go ukara, ukażą od razu, że się u mnie pojawił. Więc to jest jedna rzecz. Dajmy możliwość obieralności sędziów. Po prostu i kontroli, kontroli społecznej nad tym, czyli na przykład kontroli majątków. Doprowadźmy do sytuacji, w której sędzia, jeśli popełni przestępstwo, odpowiada jak zwykły obywatel. I nie ma okoliczności łagodzących. Ja pamiętam w Wielkiej Brytanii, tym chcę zakończyć, proszę Państwa, dzisiaj taka krótsza ona jest, ale później była później była. W Wielkiej Brytanii był słynny pisarz Jeffrey Archer, nie wiem czy pamiętacie, to jest Lord, to jest Lord z urodzenia nawet, nie wiem czy pamiętacie Państwo. I on został skazany za krzywdoprzysięstwo, to było w, na początku lat 2000. I pamiętam sentencję sędziego. On mu dołożył, dlatego że, dlatego, że sędzia powiedział, że on reprezentuje klasę wyższą. On jest danym pisarzem reprezentuje arystokrację i powinien dawać przykład poddanym. Jeśli popełnił przysiedztwo, to nie można żądać od poddanego, by tego nie robił, w związku z czym mogą go karze dwukrotnie więcej. Ja bym chciał, no oczywiście, że Frejarcze na tym zarobił, bo potem napisał kilka książek z pobytu w więzieniu, ale to już inna sprawa. Natomiast bardzo bym chciał, żeby w Polsce również były takie sentencje. Chciałbym na przykład, żeby w Polsce sędzia był reżyserem procesu i żeby było dwunastu gniewnych ludzi używając tytułu z danego filmu. Też wybieralnych wśród zwykłych obywateli, a sędzia jest reżyserem procesu. Sędzia dopuszcza dowody bądź nie dopuszcza. Sąd stwierdza, czy to jest wszystko zgodne z prawem. Sędzia. I wydaje wyrok. Zgodny z rzeczywistością, zgodny z prawem. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby ten sędzia był również obieralny, tak jak i prokurator okręgowy, żeby był obieralny przez społeczeństwo. Ale cóż, ja sobie mogę chcieć. W systemie partiokracyjnym to nie jest możliwe. Przepraszam, że tak szybko, ale chciałem koniecznie być dzisiaj z Wami. Proszę Państwa, i tak a propos Polsatu, jeszcze muszę powiedzieć, że Pan Jurasz, ja znam trochę, wcześniej znam już Pana Jurasza. Ale była bardzo fajna audycja. Oczywiście nasze poglądy są zupełnie różne. W jednych punktach się tylko sprawdzamy, znaczy w jednych punktach się tylko zgadzamy dotyczących Białorusi, na przykład i w stosunku do Białorusi, mniej więcej się zgadzamy na ten temat. Natomiast reszta poglądów jesteśmy na różnych tych, ale zaskoczył mnie również pan Jurasz tym, że dowiedziałam się, że na wieść o tym, że ja dzisiaj będę u niego program będzie był ze względu na sejm nagrany i będzie w przyszłym tygodniu dopiero że ja byłem dzisiaj u niego to większość koleżeństwa w tym moich byłych kolegów strasznie zaczęła protestować do niego no właśnie, jak można takiego zdrajcę zapraszać, szczególnie do Polsatu, ja sobie też nie darowałem i przyłożyłem trochę Polsatowi za tę kampanię, no ale nieważne natomiast audycja była poświęcona dwóm wizjom e, zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki Czyli tą, którą ja zaprezentowałem w książce, i tą, którą prezentuje profesor Dudek, który był również gościem programu. Oczywiście są to dwie różne wizje. Jak program będzie, wy wybierzecie sobie Państwo, która hipoteza może być prawdziwa. Ja cały czas myślę o filmie i o zrobieniu na ten temat filmu dokumentalnego, jak powinno wyglądać śledztwo, ale niestety to wszystko zależy od pieniędzy. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. E do jutra.